czy coś. Nasz pierwszy obiad będzie kusownie. Nasz pierwszy obiad tutaj w życiu, co nie? No patrz, takie podyszeczki nowe. No. Nasz pierwszy obiad tutaj przed chwilą gotowaliśmy. No. Dobre? Tak? To no. Dobrze, mamy takie jedzenie. To tak poznasz te dzieci, jak coś się zrobi. Tak daleko? A widzę, widzę. To jest rozgwiazda mała. To jest mała rozgwiazda przecież. Wow. To jest mała rozgwiazda. Ale fajno. Jakie tu są, jakie tu mamy kokosy i banany tam. Banany, kokosy. Ciebie? Ciebie nie. Kinte, kinte. Mini, muma. Gdzie ty jesteś? O. Jesteśmy tutaj w Rambianie. Na dole wyspy. Tu jest Zanzibar. Tam jest też domek, tylko dach jego widać. O, tam. Dobra, nieważne. Mamy taką żabkę, taki sklepik. Co? Mam kurczę, nie. Do domu, ja mam kurczę, na chwilkę. Tylko idzie, no. Dobra, ja tu pokażę jeszcze ten. Pokażę jezioro. Nie jezioro, tylko morze. Ocean Indyjski. Rano jest tu woda i po południu teraz jest taki odpływ i tak wszystko tam idzie do tyłu i tam sobie latają i takie piękne kolory, takie tu piękne są. Potem wam pokażemy jak będzie przy inny ten, inny, inna pora dnia. Słuchaj, idzie autem. Fajne, no, my też jedziemy. Można siedzieć, tu wieczorem grają na bębnach, na takich tych, no takie wszystko, takie wiecie, afrykańskie. Trochę wiatr wieje, może teraz to możesz nie słyszeć, ale zobacz. Kurwa, wiatr wieje, to nie wiem, czy będziesz słyszał, co ja mówię, ale zobacz, jak to pięknie. Tu jest przy naszym domu akurat takie coś. O, taki bar, Kimte się nazywa, możecie sobie sprawdzić w internecie. Zanzibar, Rambianie Kimte, Kimte. Takie coś. Taka muzyczka tu gra fajna. O, słońce zawsze jest takie wysoko, dlatego tak to jest gorąco, wiesz. No, pokażę ciekawe, jak to jest tylko wioski, potem jak dojedziemy do tego miasteczka, to ci pokażę, jak tam. Normalne sklepy to są normalne w miasteczkach, tylko na wiosce, no wioska to jak wioska, no takie wiesz, wszystko tak, tak czas wolno płynie i tak jakby. Tutaj powolutku sobie czy pracują, oni już w nocy pracują, czy tam w dzień, bo teraz za gorąco i wieczorami, a w dzień tak bardziej leżą, sobie odpoczywają, no bo tu jest inny klimat, patrz.
to jest fajne, tak, tylko dla takiego człowieka, co nie lubi cywilizacji, to jest super, wiesz? Ale to normalne domy, my mieszkamy w takim domu jak ten, tylko że tam z tyłu, taki sam, o, taką górę mamy. No i taka, na przykład wioska, czyli tu jakieś papaje rosną, o, tam sobie kurczaczki chodzą. Tak wygląda wioska, ci potem jeszcze pokażę inne kawałki, o, banany, patrz. Tylko nie wolno ich zrywać, bo to są czyjeś, wiesz, nie wolno czyjeś kokosów zrywać, ani czyjeś bananów, to wszystko jest kogoś. Bo wiadomo, dla każdego, dla niej się liczy każdy, kurwa, każdy cent, wiesz, każdy dolar, to trzeba wszystko ten, ale to jest naprawdę fajnie. O, to takie bardzo fajnie. O, tu zobacz sobie takie ładne, jak tu widziałem kawałkiem. Takie ładne, tu są takie drzewa, tak pachną te kwiaty, że to normalnie jest masakra. Tu jest jakaś lapa, pajete. Takie piękne kwiatki, o, one też są na Hawajach właśnie, tak pięknie pachną. No, to jest bardzo ładnie, bardzo ładnie. O, tam Masajowie idą z tyłu. Pokaż, jest Kasiu, o, pokaż te kwiatki właśnie, pokaż, pokaż. Pachnie. To są piękne kwiatki, no. Jak one się nazywały, to pięknie pachną, z nich się robi perfumy, jakieś tam. No, są cudowne kwiaty, po prostu, no, cudowne one są. Też takie, no, to jest po prostu, to jest piękna natura, to jest cudowne. Porky cheese, amandis, ndani ya fridge. Yeah! And once again, okay? Porky cheese, amandis, ndani ya fridge. Yeah! Okay. Ptaszku, co robisz? Lecisz, leć. Ja też lecę. Na razie. Trzymajcie się, cześć. Głaskaj, wyślę Krzysiowi, bo głaskaj ładnie, no. Nie bój się. Nie. Nie bój się. Tu. If you want to buy all, you can buy. All, those two. If you want like, oh, I need a piece, half. So half we start from here. Okay, from there. To the street. We go around like this. We go around, okay. Do tego lasu tam. Ja pójdę z nim go around, yeah? Your wife coming or? No, she's yeah. To stay there. Yeah. Baba, back in our. Yeah. Idziemy. Yeah, idziemy. Let's go. Okay.
So from there? Yeah, from there. From there. Yeah, like those trees, like those trees. Like this? Yeah. Te narosty były takie białe. To jest taka trawa morska, takie algi, jak sushi jedzą ci Japończycy, Chińczycy. I teraz ja te wodorosty sobie zaraz dodam, jak już się ugotują lepiej, do tego, do ryżu i do takich części. I zobaczymy, jak to smakuje. To jest dobre. Tylko jak się jeszcze trochę pogotują. O, ryż z tym, wodorostami i z takim super sosem. Tak, ja go dam teraz tutaj, patrzycie. O, tu go damy. Tu, dobra. Tu już jest. Zaraz pójdziemy na dwór, na taras. Pokażemy tylko na dworze jeszcze mu, jak to wszystko wygląda. Chodź, chodź za mną, Zusia, chodź. Tu są takie wodorosty, to przed chwilą przywiezione, czekaj, to ja wezmę, przyniesione, to są przyniesione normalnie z oceanu. Myśmy sobie wyciągnęli i ugotowali 15 minut. To z tego się robi takie coś, tą taką owijkę do sushi. Jak sushi jesz, to ma takie coś, taki papierek, takie coś owinięte, takie zielone, to właśnie z tego się robi. Tu mamy ryż z czymś, tu mamy pomidory z bananami, no i tyle, i takie coś będziemy jedli, co nie? Takie coś, ja to będę jadł, Zuzia nie. A tu mamy taki, dostaliśmy prezent, taki statek. Od Mustafy, taki ozdobę. Lagunki, takie wysepki na 2-3 godzinki. No i po nich właśnie możesz sobie fajnie stąpać, woda po kolana, od brzegu jakieś 300 metrów. Mamula, chciałem ci pokazać, jak tutaj jest pięknie, zobacz. Takie tu cały czas widoki, tutaj sobie chodzisz tak do oceanu, wchodzisz sobie, tak nawet patrz, tam jest brzeg daleko, na daleko, tam jest 200 metrów czy 300, i tu cały czas jest płytko, albo tak sobie chodzisz, o tak jak teraz, po takiej małej wysepce, albo chodzisz sobie po kolana, tak masz wody, ja ci zaraz pokażę, czekaj, tylko pobiegnę. Tutaj zaraz zobaczysz, jak to jest fajnie, czekaj. Albo masz tak, po kostku tylko. I zachodzisz, ta woda jest taka gorąca, jakbyś była w wannie. Po prostu taka normalnie w wannie, bardzo ciepła woda. Taka, że od razu no, nagrzana, taka ciepła, że... Bo na zewnątrz jest takie 30 stopni cały czas i w dzień, no 25 dzień w noc cały czas. To woda jest cały czas ciepła, że nie musisz w ogóle jej podgrzewać. Jest taka, że nic, jest po prostu gorąco. O. Tak fajnie, zobacz, jak tutaj pięknie. Tam z tyłu teraz widać, będzie lepiej, czekaj. O, widzisz te kolory takie piękne? I takie właśnie wysepki małe się tworzą, bo woda tu cały czas tak raz przychodzi, raz odchodzi. Nawet jak przyjdzie na plażę tak więcej, to tam tak po kolana i potem odchodzi daleko tam, aż tam, daleko, daleko. Tam cały czas jest płytko, byś szła tak 2 km, to byś miała cały czas płytko. To tak jest fajnie właśnie. Tak, tu pięknie. No cudownie, jak w raju, tu jest jak w raju. Jeszcze lepiej. Zobacz, jakie słońce tu świeci, czekaj. O, no cudownie, cudownie tu jest. Teraz deszcz tylko nas spada, ale przed chwilą świeciło bardzo mocno słońce. Teraz ten deszcz przestanie i będzie znowu słońce, to tak jest fajnie. Czasami tak to jest. Tak, spada mocno. O. Takie kałuże od razu. Wow. Zobacz, jak brzeg zjasnął. Zuzia akurat idzie, ma włosy zrobione. Patrz. Chwilą padało, a teraz od razu tak gorąco, że nie można już wyjść, tak ciepło jest. Fajnie. It's good. Yeah, me and Ahmed, okay? To my son in Poland. Okay. Damianku, to jest taki pan fajny, co mi pomógł przepiłować piłą, so, yeah? Deskę. And we teraz zrobiliśmy sobie jedzonko takie. Okay. Okay, goodbye. Tak, już jest po południu, o 5:00, wtedy już nie jest gorąco, normalnie sobie można chodzić. Patrz jak fajnie, takie coś. Idziemy na skróty. Na skróty? No, dobra, to idziemy na skróty, okej. Okay. O, tak fajnie.
idziemy na taką wysepkę na nogach. W zasadzie nie są dwa razy dziennie, jest przepływ i odpływ. No i odpływa teraz woda. Będzie jeszcze długo, do wieczora, do 19 będzie odpływała. I tam się teraz stworzyła taka wysepka. Normalnie tu zawsze jest tak po kolana wody. Teraz ta woda bardzo odpływa. Widzisz, ona płynie tam odpływa, odpływa daleko. I tam masz taką piękną wysepkę. Tak jest słońce trochę wyżej, czyli wcześniej, trochę dwie godziny wcześniej, to tak wszystko to jest taka niebieska woda. Jutro pokażę na innym wideo. Ale czadowo, co? Wow. O. Jesteśmy w raju, my mamy tutaj w raju. Co nie, Kasiunia? My tu jesteśmy w raju. Jesteśmy w raju. Normalnie tu jest raj, prawdziwy. To jest raj, tak wygląda raj właśnie. Tylko teraz pokażę jeszcze jutro o innej godzinie, jak to są te. To jest raj. Dobra, zatrzymujemy autobusik Dala. Za dolara jadą 3 osoby, czyli za 3 złote. O, tam on jedzie taki malutki. Do tam parę kilometrów do innego miasteczka. Tam daleko, daleko. Jedziemy? Zosia? Jedziemy w autobusie? No, jedziemy autobusikiem. To jest taki Dala. Pobawcie się razem. Hello. Tato. Wow. Zajebiście. My tu jesteśmy w restauracji takiej, chyba zajebistej, widzisz? Tutaj ekskluzywnie. Ale to jest fajnie, to jest zajebiście. Mamy takie dobre frytki. Dobre. Mięsko z zioma, tak? No. Dobre. Mhm. Kasia ma vegetable samosa, tak? To jest wegetariańska samosa i chapati. Ja mam z dużą frytki i jakieś tam mięsko. Fajnie. I podę. To będzie to zrobić się głos, przejadą. Wracamy z zakupów, byliśmy w padzie. Teraz mamy taki fajny prysznic, bardzo ciepły. Idziemy, tak? Nagrywajmy na tak? Lepiej to po kolei z buta, co nie? No. Z buta do bosa. No. Do bosa. Dobra, to widzę, że już. Tu mamy plażę pod domem. Jest zajebiście. Tutaj idziemy na przykład tak. O, woda się leje ładnie. Tędy. Tutaj sobie idzie serca go, tak. O. No jest. Idzie. Tu wody. Nasza tutaj jacuzzi tu jest, takie coś można kąpać. No i teraz wchodzisz powoli do góry. Teraz ci pokażę, czekaj. Teraz wchodzisz. Jakbyś był głodny papaje tutaj ten. I tu sobie wchodzisz i idziemy dalej, proszę Kasiu, pojechać. Tu idziemy dalej. Już. Ja tu ściągam, bo czekaj, zobaczymy. Bo ja się muszę nogi wytrzeć, mam tutaj swoje. Zajebista. I'm doktor Uhuru. Okej. Okay. Patrz jak tu ładnie. O. Zobacz jak to fajnie. Kamyczki takie sobie zbierasz, takie pumeksy, tutaj są prawdziwe. O, i to jest fajnie. Wesoło, nie trzeba nic robić, nie trzeba pracować, tu sobie siedzisz i jesteś jak w raju. Nie ma nikogo, pusto. No i pięknie, na wyspie rajskiej, w raju. O, ale tu dużo kokosów, Kasia, też z tyłu. Taki ładny żółty ptaszek. Widzę. No. Ale żółte mają ładne. Wow. O, taki ładny. Tam pofrunął, no. Tam jeszcze są dwa kanarki. Takie. No, papuszki takie jakby, no. Wow. Ale mają fajne gniazda, no. Są gniazda takie te wiszące, to o. Nie budowały się, tak umią, widzisz? Jaka fajna muzyka tu gra. Tin. Hello, Jumbo. Mambo, poa. Hello. Nice music. This is your car? Yeah, very nice. Yeah.
orzeszki ziemne. Normalnie to rośnie tutaj, orzeszki ziemne. Wiecie, jak wyglądają orzeszki ziemne? Takie. Tylko tutaj są takie miękkie, mięciutkie. Nie twarde, tylko takie miękkie, takie jak fasolka smakuje. Bardzo dobre. Ale ładne. Ciambo. Mamula, tak wygląda rano. Przed wschodem słońca o 5.45, zaraz o 6.00 wzejdzie słońce, tam o, z tamtej strony gdzieś, czekaj, bo tam będzie zaraz wschód słońca. O, takie patyczki, tu sobie można zbierać różne rzeczy i się fajnie bawić jak dziecko. O, cyk, i sobie idziesz. Na plaży nikogo nie ma, dopiero wzeszło słońce. Tam był wschód słońca przed chwilą. O, a tak rano jest u nas na tarasie. Tak ładnie mamy, o, takie ładne. Łódkę z muszelkami. Tu też mamy takie piękne muszle. Różne, bardzo ładne. O, tam właśnie wschodzi słońce. Cyk, cyk, cyk. O, a tak wygląda nasz domek tutaj. Taki ładny. Czekaj, zaraz ci z drugiej strony pokażę, jak wyjdę. O, patrz, taki ładny domek. Na całą górę. Jakie piękne palmy. Tam właśnie kokosy zbierają sobie. Ktoś wchodził na górę i zrywał. Tu bananowce, mamy banany. Rosną. O, widzisz, jakie banany. Tutaj się chodzi na boso wszędzie. Jak do miasta, tylko jedziesz, to się podbiera, tak to cały czas na boso. Można mieć tylko cały czas też jedną koszulkę i jedne spodenki. Dwie rzeczy, spodenki, koszulkę i codziennie tylko sobie wieczorem to bierzesz w wodzie tak szybko. Nawet nie, mamy pralkę, ale nie trzeba nawet w pralce, bo to możesz sobie miejsce tylko tak wyprać, cyk, cyk, i to zaraz rano już jest suche. Nie trzeba nawet tutaj ciuchów mieć, to jest takie właśnie fajne wszystko. Mamy tu kolegów z Polski, którzy są tu już 4 lata. Jeden 2 lata, drugi 4, trzeci ma tutaj właśnie hotele. Bardzo fajnie. Ja tylko sobie tu zrobimy prawo jazdy takie z Tanzanii, żeby legalnie tu móc jeździć samochodem, kupimy sobie samochód. I tyle. Spokój, cisza. O, takie właśnie jaskinie, takie groty, tu sobie można usiąść i czytać książkę. O, cyk, książka. Alchemik, po angielsku, fajna książka. I tyle. Tu sobie można siedzieć i czytać w cieniu. Pięknie to jest. O, tam właśnie tacy rybacy szli, oni sobie łowią rano rybki i sobie wracają z połowu właśnie teraz. I tyle, oni sobie idą w ogóle z takimi sieciami i tam sobie łowią, bo nawet nie trzeba mieć łódki, bo tam sobie idą na nogach. No i tyle, łapią ryby, potem sobie je sprzedają, czy coś. O, tacy fajni. O, jestem daleko, tak z 300 metrów, pół kilometra od brzegu. I tu jest wysepka, takie się tworzą wysepki. Wszędzie płytko, nawet tam daleko, jeszcze 100 km tego wody po kostki. O, tam sobie fajnie ładują właśnie te wodorosty, sobie tam coś robią na swoich polach. No to idziemy się wykąpać w lagunce na wysepce, która się stworzyła właśnie.
Doktor Uhuru, doktor Freedom. Duża suszarka, z patyka. Patyka takiego przyniosłem dzisiaj z tego, z oceanu. Zobacz, jaka suszarka fajna. O, taka, na patyku. No, ta też ładna. No, ja mam taką z patyka. O, na patyku. Zobaczymy, jak ładnie to wygląda teraz. Tak pięknie. Tu mamy na dole takie coś, takie fajne leżaki. Zależymy. Tu, tam kokosy. I tam już jest plaża, zaraz za 50 metrów stąd, tutaj bliziutko. Za rano. Cyk. Moje te orzeszki smażą z cebulą, zaraz będą smażone, normalnie na gazie, fajne to mamy, cyk, teraz tam będą pomidora, taką dobrą przyprawę, jedna taka curry, taka dobra, a tu taka bardziej taka do słodkiego ryżu, taka, bo my ryż codziennie też sobie jemy. O, kawałek imbiru, imbir, dajemy do tego tu, teraz taka specjalna przyprawa do tea masala, chai masala, taka jak na tych mają, bo tutaj ten kraj, ta wyspa to jest taka muzułmańska, bo tu z Omanu kiedyś tam rządzili tacy, tam z tych Emiratów. Właśnie mamy taką, te herbatki takie jak tam się piło właśnie w Emiratach, takie, o, takie ładne, pachnące, bardzo ładnie tutaj dajemy. Cyk, takie coś, teraz to trzeba pomieszać tylko i dodać troszkę mleczka takiego. I takie to jest pyszne, a i cukru jeszcze. Takie pyszne mleko. O, takie mleczko. Cyk, dobra. Już jest gotowa jajecznica. Wszystko gotowe, to ja sobie teraz siadam do takiego ładnego stołu. O, pięknego. Takie porządne krzesła. O, cyk. My tu chleba nie jemy. Tu jest taki chleb specjalny, taki ten, ale to nie tak się nie je. Tu nie, to się je tak o. Takie normalne rzeczy. Potem pokażę jeszcze, jak obiad robimy. Normalne odmopicie tu kokosa na później. Jumbo. O, jadą, chłopaki na motorze. Cyk. No i tak się idzie, to są takie skały, bo to taka z tych skały jest wyspa cała. Patrz, jakie to piękne kwiatki, jak to kolorowo. To jest raj, to jak ktoś już przyjedzie, taki, tylko taki musi być jak my, dzikus. To już nigdy nie wraca potem do Europy, ani do Polski, nigdy nie wróci. Nie da się, co nie? Nie da się już wrócić. To jest wolność taka, że to nie... Do niewoli się nie da wrócić już, tak. Tak pięknie. Ale większość ludzi to i tak tutaj tylko na wakacje przyjeżdża, bo im się to nie podoba, co nie? Tak. Bo oni myślą, że to jest tak brudne, że to takie ten, to jest pięknie. To jest brudne, tylko że to jest tak fajnie. O, weź kwiata, Kasia. Pokaż tą kwiatkę. Jezu, jaki piękny, pokaż go. No, nie pachnie. Pokaż. Jezu, jak piękny. Czekaj, zrobię ci zdjęcie, dobra? Szkoda, że zapachu nie da się pokazać. No. Pokaż jeszcze. To ładny. Obróćcie się tak, o, w tą stronę właśnie, pokażcie się, bo teraz lepiej was widać. Ale ładne. Pięknie. Ale pokaż ten zapach, Zuzia. Pięknie. Jezu, to ładnie pachnie. Z tego perfumy jakieś mogłyby zrobić. No, pewnie robią. Robią. Tak, normalnie, no. Jezu, jak tu pięknie, patrzcie. Tu też chciałbym mieć tą działkę, Kasiu, tutaj. No, tu szkoła taka, wiesz? Szkoła się drąpi, zde. Ale parki tutaj, te palmy, Kasia, zobacz tam, jak pięknie. Ja pierdolę, to jest pięknie. Wow. Patrzcie, jak tu pięknie. A pierdolę. O, tam ocean widać, Kasiu, zobacz. Patrz, jaki kolor oceanu. Wow. A tu dzieci krzyczą. Szkoła. O, się bawią dzieci w piasku tam. To jest taka fajna szkoła, co nie? Ale tam pięknie, Kasia, zobacz jeszcze na tę wodę, Jezu. Ja czekaj, muszę to zrobić, bo to jest takie piękne, patrzcie. To jest piękny widok, Kasiu. Tą działkę też, ta też działka piękna, co nie? Patrz, Kasiu, ta działka taka tutaj. My taką sobie znajdziemy, co nie? Taką właśnie, patrz, taka duża jak ta, Kasiu, taką byś chciała? Taka cała, taka jak ta, o.
To ma taki skarpie. Boże, jak tu pięknie. Wow. Masaj, fajna na motorze, Masaj. Ale tu szczedowo. No i sobie tak tutaj idziemy, właśnie przez wioskę. Taką, parę minut, 5 minut idziemy do sklepiku. Dobra, tu jest jeden sklepik, ale idziemy dalej do innego. Kokosy wszędzie rosną. Jumbo, hello. Kokosy tutaj wszędzie są, o, takie ładne, te żółte. Pani sobie coś tu pierze. Nie, aha, suszy te algi. O, to są te algi, Kasiu, co nie? O, to się w wodzie wyłowuje, te algi. Te algi. Siema! Cześć! Piona! Cześć! Przyjechaliśmy tutaj. No, idziemy dalej. Ale ciepło. O, tak wygląda wioska. Spokój, cisza. No takie fajne, co nie? Tak jak ona. Fajne. Widzisz, z nią może, bo ona też widzę taka obrotna, to tak. Z nią można też coś porobić, bo ja widzę, ona jest taka... No, dzikuska, patrz jak to fajnie. No, patrz jakie fajne. O, koza. Jakie piękne kokosy. Ale ma cycki mleko. Była taką się doi, potem się mleczko. No. Me. Chodź tu, me. Me. Chodź tu. Maybe you can test just one, nice one test. Yeah. You try to hit the lemon, hit the spice. Wow, it's lemon. Yeah. Kasiu, tam jest lemon, jakiś spice, wiesz? Wow, lemon. Maybe you can test just. Yeah, I taste later. And this is potato as well? No. This is the. Small beans. Small beans. Yeah, oh. Like for us. I know. Small yeah. Beans. Kasiu, tam też z tych takich fasolek małych. Small beans. Okay. Yeah. We're gonna try later, and then we know what to eat. Yeah. Very nice. Nice. Yes. Put everything. Kasiu, chcesz teraz już jeść te pączki? No, nie podróż. Okay. Very nice. And what is your name? I'm 50 Cent. What's your name? 50 Cent. 50 Cent? Yeah. Oh, I'm Dr. Uhuru. Yeah. I'm Dr. Freedom, so you're 50 Cent? Yeah. Okay, nice to meet you. Name, but name, yeah. My name is 50 Cent, our name Juvenile is Candelabi one. So you can enjoy for this one. You can get some local food for dinner, lunch, and 6 nights for you for cheaper price. Whoa! Also, you can book in here, we can take your order. Yeah, you can enjoy here. What? You can rapping? Relax with this rapper. One. Wow! Yeah. I'm so surprised you're a rapper. Yeah, oh, rapper. Like 50 Cent. Yeah. Wow. So you can record that one. Mine is nice one. Taste from Zanzibar Hero. Woo! Yeah, it's nice one soup. Like a tamarind soup. You can see in this one tamarind tree. Wow! Okay, so show me. Yeah, so we cut this one. Oh, like local this? For apple. It's good. Yeah. Oh. Oh, and you're making soup. Yeah. We can mix this one potato. Potato boiling. Boiling, yeah. Yeah, boiling this potato. One give you tasty. Oh. You can mix this one kachori. Kachori. Yeah. Kachori. Inside have a potato, but nice one mixed. Mixed with lemon. Yeah. Good taste, like it. Spice taste. All right, and then? And then we can mix like this one. This one what's is there? Cassava. Cassava. Cassava crisps. Cassava crisps. Yeah. Like a chipsy cassava. Cassava. Yeah. Cassava. Good. Yeah. Also, you can mix like this one. A little bit of, yeah. Yeah, have a salad. But salad, the mix salad. Of salad has yeah. Onion, carrot, cabbage. Yeah. And the pepper, green pepper. Green pepper, okay. Yeah. Whoa. Also, then you mix like this. Taste of lemon. Taste of lemon. Yeah, wow, you are the chef as well. Yeah. Have a nice one, pepper. Like pepper? Pepper. Yeah. Wow. Have a salt. Salt? That means salt. Wow, you're magic. Yeah. You're making magic. Have a mango sauce. Mango sauce? Yeah, wow. Mango juice. Like you put inside your. Wow. Yeah. It's gonna be tasty. Yeah. Wow. And have then? This one. What's that? This is a mix.
mix. Like soup mix. Okay. And the spice. God. But if you want, yeah. You can put. We don't like that. Okay. This is the spicy spice. One. Hot. Yeah. This is the one we don't like. Too much hot. So yeah. We can, yeah. And then. We come for this one. This is the soup from the chicken, or this is the chicken soup. Oh, like it's put like a sauce, like chicken soup sauce. Yeah. Yeah. And oh my God. One have a tamarind soup. Tamarind soup. This yeah. Is from tamarind soup. Have a tamarind soup, yeah. But we mix with flour. With flour. Okay. Yeah. Have a nice sauce. Like this one. This is the name is Urojo. Urojo. Or you can say Zanzibar Hero. Zanzibar Hero. Oh, okay. So can I taste it now? Yeah. That one you can taste. Yeah. Okay. Yeah. Just give me. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Wow. Very nice. You come like Zanzibar, you can get like. Very nice, tasty. Yeah. I like it. I can taste the mango and the lemon. Yeah, you can get all the Okay, so thank you. Thank you. Thank you. 50 cents. Yeah. Wow, fajne. Pokaż ci się. Wow, ale ładne dziewczyny. Wow, fajne. O, i tu jest taka jeszcze fajna, takie kury sobie chodzą, ładne. Tu mamy nasze jedzenie, co płaciliśmy za nie, za te wszystkie tutaj potrawy, nie wiem, parę złotych, kilka złotych, 5 złotych czy ileś. Oj, patrz jak to pięknie jest i spokój taki fajnie. To tak siedzą, oni tu nic, niektórzy tu nic nie robią, co tak posiedzą cały dzień, coś tam czasami zrobią rano albo wieczorem. To jest pięknie, po prostu tam już jest ocean piękny. A my ziemię sobie kupimy gdzieś tam dalej za drogą, żeby mieć spokojne miejsce i tam będziemy sobie mieszkać. Swój dom wybudujemy taki ładny. Nie będziemy mieli. Dobra, idziemy znowu koło szkoły. Wracamy już do domu. Idziemy. Słońce na samej górze, nad nami. Piękne takie drzewka, oni na nie mówią Christmas tree, czyli takie choinki tutaj mają, takie o, z takimi tymi. Bo jak jest Christmas, jak jest święta, to one tu właśnie tak bardzo ładnie wypuszczają jeszcze lepsze kolory. Dużo kwiatków jeszcze więcej. Patrzcie, jakie to piękne. Kasiu, takie drzewo musimy mieć, wiesz to? Jakie ładne. Wow. Hello, Jumbo. Yeah, good. Very nice tree. You've got very nice tree. This one. Yeah, it's very nice. Wow. Beautiful. Okay. Beautiful. No, jeszcze tylko wam pokażę kawałek oceanu. Jak wygląda o tej porze. Coś takiego. Takie widoczki. O. Wow. Do domu już. I sobie je dziewczynki jedzą. Tutaj nasze jedzenie. O, proszę, różne rzeczy mamy. Jakieś takie coś. Dobre, takie kulki, Kasiu. Nie. No, czasem z lemon, coś tam to. Takie paseczki mango. O, ja zaraz to, tylko jak się za herbata się zagotuje, tutaj się zaparzy, to to wszystko tam wycisnę, to i to. I potem z tego będzie taka, pokażę wam jaka będzie z tego herbata. Czekaj, gdzie ona jest? O, dobra. Już mam taką zrobioną wcześniej. Patrzcie, taka herbatka będzie z tego. Taka zimna. O, tutaj pokażę, będzie lepiej widać. Taka piękna herbatka. Ja to później obiorę, bo to jest trudne, oni pomogą mi, bo to jest taki inny kokos, to jest inny rodzaj kokosa. Dobra, to go później obiorę. Nie udało się. Już jest taki kokos. Którym... A skąd go wziąłeś? Kupiłem rano tutaj z tego drzewa, tam pan przeszedł na samą górę z takiej palmy i zrzucał z góry z 10, pani na dole czekała. Potem do nich podeszłam i kupiłem.
okrągły. Tak, patrz, ile tych obierków. Pokażę mamie. No, pokaż, już pokaż. Oh my god, to cały mokry. Cały mokry. Patrz, co to się dzieje? Tego stukuję w okrągłe. No. Tak w koło się stukuję i to pada. O, patrz. Tu jest ten kokos, już Kasiu, zobacz. No. I teraz można coś robić z tego, patrz, cyk. O. Jest, jest woda? Jest, zaraz będzie, czekaj. No, jest. Tylko to patrz, już taki Kasiu, widzisz? Patrz, ma dużo tej takiej, to możemy sobie zmierzyć i sobie dawać z tym z ryż. No. Ja z tym zrobię. Nalewaj troszkę. Czekaj, zaraz. Nalejmy do twojej i potem przelejesz nam, dobra? Tak to strzemy i ugotujemy w ryż tym, dobra? Pełno. Patrzcie, takie coś. O, jak ładnie wygląda. Napijemy się po łóżku, zobaczymy tylko, czy... No, to jest taki gut, taki patrz. Ale fajny. Zatrzemy. Co to kształtem? No. Trzemy to. O, i takie wiódki będą. I to będziemy w tym ryż gotowali. Z ryżem. Ja robi bakłażan. Dużo mam pestek, wiesz? A te pestki trzeba wyciągać? No, chyba trzeba. A ja zawsze z pestkami miałbym. Tak? No, w tych takich tych było, w tych fazji tam, w tych daniach takich różnych, co byliśmy na uczelni, to było z pestkami. Prawda? Mhm. No, to już prawie starte wszystko tam. W środku jest. Dużo tych pestek, ja nie wiem, czy to tak. Dobre będzie, Kasiu, z pestkami. Cukinie, czy tam na drodze może mają cukinie? Mają, mają. Wczoraj gdzie byliśmy. I arbuza. Tak. Ładna Kasiunka. Gdzie? Tu. O, krówki są. Wow. Patrz, jedzą sobie coś. Patrz, to można i zanieść to jedzenie takie w tej reklamówce. Ona to zje wszystko. Tego kokosa? No, i ten w środku tam były takie jeszcze jakieś obierki z czegoś. Ona to zje, ta krowa. No i tam wysypać, no, koło jednej. Wysypim, no. No, idziemy. No, dobra. Idziemy, no, chodź. Dobra, tak otworzymy. Chodź tam dalej, my wysypiemy. Chodź, teraz to wysypię. Gdzieś tu. Rzuć tam skórkę taką, tą skórkę od tego, no. Chodź tutaj, wysypię i zobaczymy, czy to jadły. Gdzie jest? No, zobaczymy, patrz. Widzisz? Patrz, patrz. A ta coś szuka, patrz, patrz, ta szuka. Pestki. Patrz. Patrz. Nie. Boże, to fajnie. Nie, ale patrz, jedzą tam coś. Widzisz? Patrz, machają. Podejdź, nie bój się. Bój się? Nie. Nie. O, muchy na nią się dają. Już tam sobie szukają. Wow. Hello. W restauracji. O, sika. Aha. Sika. Tak, ja dlatego się tak zapiłam.
Dlatego się tak gapiła, bo szczała. I co do nich tam, no? Ale trawę wcina. No. Fajnie, co? A one mogą na siebie naszczać. Dobra, ja idę, chodźmy Zdzieńko, ja idę do mamy. Fajne. Tu jest na koło jeszcze. No dobra, to zje wszystko. No jeszcze będzie jeden, zaraz pojedę. Zaraz. Dobra. Mamy, pokaż to. Dobra. To już jest na resztę pamięci? Jest, jest. Wszystko. A to będzie w tym zimnej wodzie. To co, ale to zaraz będzie ciepło przecież. To taki tłuszcz, taki olej już. Taki no olej taki, taki, no. Taki, no. Ja mam tu 50 zł. Dobra, no. Zobaczę to. Pomieszać tylko łyżką. Teraz pomieszam. Tak, fajnie. Popatrzcie. Kokosy starte, z drzewa kokos starty i z ryżami, zaraz ja wymieszam, to dodajemy. Ładnie. Tam łyżkę masz, no. Ja mam, dobra, tam już się. Okej. Okay. Mamy jedzenie. Bardzo ładne. Idziemy prosto. Jambo. Jambo, hello. Poa. Amari. Zuri sana. Mambo poa. Mambo poa. Everything poa. Yeah, poa, everything poa, poa. Safi sana. Asante. Wow, patrzcie jak budują. Wow. Dachy, no. Tak. Powoli, Zuzia. No. Wiem. No, tak się siedzieć. No, patrz. Wow.
Hello, Jumbo. La papaya. My kiedyś sobie weźmiemy kotka za parę groszy. Kogoś? No, tylko trzeba się dogadać, żeby pytać go, czy się za kotka, bo... Może kiedy znajdziemy sobie wodami, będziemy zastosowała sobie na nawet drugi, żeby to się wyszło sobie na nim. O! O, broń chyba, że będziemy do beczki. Ja mówię dzisiaj czwartek, piątek, szóstek, szóstek. Wezwanie na modlitwę, 18:30. Pierwsze jest o 5 rano. To następne, to jest przedostatnie, ostatnie będzie chyba o 20 ileś. Wołają Allah Akbar, Allah. To fajna restauracja, patrzcie wieczorem. Super. Pod księżycem na dworze, co nie? Ja jutro o 9 do niego idę, będę działki oglądał rano, wiesz? 3 działki albo 4. No gdzieś tam pokaże nam. A daleko? No gdzieś tutaj, nie, z buta idziemy. Trzeba oglądać jak najwięcej, wiesz? Trzeba pooglądać, potem jak już będziemy ten, no to wiesz. Garni. Okay. Jumbo. You want? Yeah? Jumbo. 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 Okay. Muchas gracias. See you tomorrow. Kesho, yeah? Benvenuti ancora. Ah, okay. You know? No. Like you are welcome again, feel home. Ah, okay. Yeah, benvenuti ancora. Ah, bienvenuti. You are welcome again. Oh, okay. Yeah, for Italy. Ah, okay. So see you tomorrow. See you tomorrow. Goodbye. Usiku muema. Ci vediamo domani. Oh, ci vediamo domani. Ci vediamo dopo. Okay. Yeah, tutta un'anna kesho. See you tomorrow. Okay. Kwaheri kesho. Yeah? Okay. Dala salama. Goodbye. Okay. Yeah. Okay, I'll be here tomorrow, okay? Okay. Where are they? I'm not in the hotel. I'm living there, somewhere there. Okay. Near Kimte. Okay. Naszego kolegi, our friend, okay, przyjdziesz do niego i z 10 tysięcy będziemy mieli 3 kokosy. Free coconuts for 10,000. Kasiunia, przyjdziesz do niego, bo ja teraz idę tam dalej, to przyjdź, odbierzesz te kokosy. Okay. Yeah, just the food. We like those coconuts. Trees, yeah. Nice. Also, in your town, maybe if you want that one, yeah? You can plant. You can plant, yeah, we can plant, yeah. We're gonna plant. If we buy some land somewhere, we can plant those small ones and then we wait like 5 years or maybe 10 years. Yeah. They grow, yeah? Yeah. Tak? O, i masz takie coś. Takie kokosowe. Mieszku.
Jumbo, 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 Jumbo. Dobry zużyj bananek? Mhm. 20 groszy banan jeden kosztuje tutaj. Fajnie, co? Kupuję całą tą... Całe, to tak. Totalnie wtedy jeszcze wychodzi. Tak? No. A zrobisz tak z poziomu? Zuzia, pokaż się. Idziemy dala, dala z Zuzią, tak? Drzwi są otwarte cały czas tam. Tak, jedziemy. Kundurci. Patrzcie, co tu mają. Kalifornia. Ja widzę właśnie, tam spisze Kalifornia. Widzisz, jak mają? Makunduchi. Jesteśmy w Makunduchi. Sobie idziemy. To jest droga asfaltowa, ale tam jechaliśmy taką fajną, nie asfaltową, taką zwykłą. To była lepsza, zwykła. O, taka, no. Hello, Jumbo. Jumbo. Poła. Poła, poła. Widzisz, jakie ładne bloki, patrz. Patrz, mają takie mieszkanka. Ktoś im wybudował, no patrz. Chodź, sobie kupimy, Kasiu, może kokę, co? No, no ale no, możemy herbatę wypić też. Ale to jest fajnie. No, mamy kokę prawdziwą. O, ale to jest fajnie. To jest prawdziwa Afryka, taka właśnie, dobra, no. W Kenii. Dobra. Dobra, no. Dobra, to fajnie jest, ja pierdzielę. Nie? Mhm. No, kurczaczki małe są, no. Znowu. Jaką mamy chodzą tu? Oczywiście. Tamta poszedł na rower. Chcesz coś uczyć na tych poliutach? Ale fajnie, Tanzania, Afryka, patrz, pisze. Young African z Tanzania. Ziemia czerwona, to jest moje ulubione. Wiecie? Wiem, wiem. Takie wielkie jest to drzewo mango. Jak ja zrobię zdjęcie mango. Patrzcie, jakie duże mango. Wow. Ale tu już dużo jest, Kasiu. A stworzenie te liście właśnie tego drzewa mango. Ja wiem, właśnie mi się to podoba. Ja bym chciał mieć takie drzewo mango, Kasiu. To taka ta Kate wchodziła w tym filmie. Zagubieni los, to wchodziła takie coś. O, stój, dała nieładne ci zdjęcie. Mambo. Robią ten, materiały budowlane. To jest fajnie, jak kurwa, jak 100 lat temu na świecie. Jak w filmie jakimś, co nie? Jak w filmie afrykańskim. Hello, Jumbo. No naprawdę, jak taki fajnym, prawdziwym. Tak, to fajnie, w tym żwirze palma rośnie jedna. No, to jest
druga firma budowlana, tam była z piachem, z żwirem i z kamieniami, z pustakami, a tu jest na dachy, z czego się buduje dachy, z takiego czegoś, i meble, i podłogi, i wszystko. Są firmy, to są markety budowlane, woda, tam jest wszystko, tam jest. No. Rafiki, ta pisze Rafiki, czyli kolega. Rafiki, ser Rafiki. Jumbo! Hello! Ale ładnie tu. Jumbo! Wow, ale ryba. Uważajcie na samochody. Wow. Ale ma rybę wielką. Ja. Powoli Zuzia, masz kurwa, bo żeby się nie wyjebała. Tak? Kuheri Kesho. Innowa, nowy etap jest w budowie. Kawalerki tutaj od 8000 za metr. Osiedle Innowa Makunduchi. Tak, Kasiu? No. Osiedle Innowa, tu macie super żabkę i jeszcze inne sklepy wszystkie. I parkingi macie tutaj na zewnątrz, nie podziemne, są bardzo fajne. Tutaj macie kury. Kury macie, wszystko. Jakbyście chcieli jajka, tu nie ma zakazu prania, wywieszania prania. Wszystko można robić, co się chce, tu jest wolność. Freedom, tu macie Coca-Colkę, sieci komórkowe, ile chcecie, wszystko macie tu, papieroski. Tanio. Za 2 złote. Wszystko. Wszystko, banany macie tu z drzewa, o, jakbyście chcieli. Papaje. Mango tam niedaleko rośnie. Wszystko. Jumbo. O, patrz jaki Las Palmas. Las Bananas. Jest Las Bananas. Patrz ile bananów. Patrz ile bananów. Las Bananas. Osiedle Innowa. Piąty etap, ósmy etap. Wrocław, ulica Nysa. Mzuri. Gdzie Kasia po kokę. To jest prezydent Magufuli. Drugi raz został wybrany na prezydenta Tanzanii. Ten właśnie gościu. John Magufuli. Bardzo fajny. On właśnie ogłosił, że nie ma koronawirusa tutaj, bo nie ma. Bo nie ma czegoś takiego jak koronawirus. No i on to ogłosił i tu nie ma koronawirusa. I tu nikt nie ma koronawirusa. Nawet nikt tego nie bada, bo nie ma po co. Z tyłu widać.
Kasia robi zakupy tutaj. Fajne cebule. No, takie ładne tu rzeczy są, zobaczcie. O, takie ładne, prawdziwe. To wszystko rośnie od razu, to nie jest jak z Biedronki albo Żabki, że gdzieś to hodują w innych krajach i przywożą. Tego pachnące takie te, dobre i to, takie bananki małe, dobre. To jest mango, no. No, nie, mówię, że to są takie te bananki małe, dobre. 6500. Okej, 6000, okej, okej. Patrz, jak fajnie to jest. Fajnie. 12 zł za wszystko zapłaciliśmy, co nie? Patrz, tyle rzeczy. Taki ten, ananas 12, obiad kola cały, jeszcze to. Obiad cały, plus no. Frytki. No, frytki. I kola 12 zł. No, patrzcie, papaja. Takie fajne rzeczy. Takie te są dobre, te orzeszki. Ja, okej, okej, we wait. Ja. Ale fajne. Wow. Hello Thomas, I'm calling to my friend in Poland. Hello Thomas, we're going to see the land. Idziemy zobaczyć działki jakieś. Okej. Okay. To są banany. Banany, banany. Polish. Banany. Yeah, in Polish language. Tomato as well. Oh, here. Wow. A lot of banana. Wow. Hello, Jumbo. Jumbo. Oh, nice. It's nice. Very nice. A lot of fruits and vegetables. You got a lot. Plenty. Wow. Yeah. Wow. Nie jesteś sam. Możesz być z nami. I zmieniasz życie spełnionymi. Uhuru, freedom! You see, freedom! I am Dr. Freedom! Yeah. Dr. Freedom! And free people from Zanzibar! Yeah! Hakuna Matata! Yeah! Mamy misję i cel. Wiemy, dokąd idziemy. Życia sens kreujemy. Razem zmieniamy świat. Życie spełnionymi marzeniami.
specjalne. A. Znaczy normalne, na motor. Takie na motor. A, jak na motor, prawdziwy motor. Tak. A, czyli to nie jest taki... Na auto jak masz, to może jeździć takim... A tutaj nie? Tutaj nie. Nie. A tutaj, a to jest skuter, czy to jest... To jest skuter, no. Ale co, czyli każdy musi być jakby na A, takie... Tak, takie... tak. Okej. Normalne prawo jazdy. No, no, a tu się kupuje, chora. Nie robi. A, tu się kupuje. Tu się kupuje. Okay. No to killer, jakbyś chciał, jakbyś się pytał, to tu się wszystko kupuje. Hola. Też już... Trzeba mieć licencję. Tak, też to kilka razy doświadczyłem, no ale teraz widzisz, nawet na motor, żeby jeździć. Aha, jak długo trwało wyrobienie prawo jazdy, powiedz mi? No 5 minut. Widzisz? Ale to nie jest żart, to jest prawda. To jest prawda. Znaczy teraz muszę poczekać na nie, aż tam się wyrobią, ale ja poświęciłem na to jeden podpis i 5 minut. I 200 dolców. Aha, no i dobrze, no i fajnie, no to dobra. Czyli masz na motor i na auto. Tak. No i super, no i gra. No i pięknie. Jeszcze tu jest taki masz. Z jednej strony, bo tu jak tu kobiety jeżdżą, to siadają w tą stronę i te nóżki dają. Dwie. Naprawdę? Tak o jeżdżą? No tak jeżdżą, bo jak kobieta, wiesz, nie siada tak. No tak, o, wiem, tak, aha. Tylko sobie tak siada z jednej strony i to jest tylko z jednej strony taka nóżka. O, to ja nawet nie wiedziałem. Ale nie wiesz, no my siadamy normalnie. Dorota, tak, siada normalnie, no pewnie, ale tam one, no. A tu tak jakieś coś, żeby się trzymać chyba, tak? No, tak. Okay. No i super. No i gites. Poniedziałek ja przyjadę. Tak, wiesz, on też taki? No. Wow, czadowy. No, jakbyś pił... O, dobra, chcę, że pijesz ciepłą herbatę, no to taka ciepła, że się nią nie poparzysz, ale jest cieplutka. Takie rzeczy sobie płyną, tak po nich chodzisz. Zobacz, jak pięknie. Tam gdzieś mieszkamy, o tam. Daleko. Zachodzisz po takiej wodzie. Tutaj takie patyki, co widzicie, to są plantacje, takie ogródki z algami morskimi. Algi takie tutaj sobie rosną, oni je przywiązują sznurkami, żeby im nie odpłynęły. Algi ogólnie są, też tu są tak dziko rosną, ja czasami sobie je łapię, zbieram i sobie potem z nich robię jedzenie, bo to algi się wykorzystuje to... Killer, a u nas jest bardzo ciepło, very hot, yeah? Yeah. Very hot and we've got nice ocean. Yeah, over there, ocean and palm trees, you know, and it's hot, 30 degrees. Wow, peace and love and freedom, uhuru. Oh yeah, yeah. Ona się coś je, kuska. No a tutaj patrz, jak pięknie. Widzisz na takie wiosce tutaj? Zejdziesz sobie, pijesz kokę normalnie. Byś nie wiedział, tu jest koka. O, fajnie, koka się. Ale co, coś chcieli od ciebie, czy nie? Nie, koka. A, kasę chcieli? Nie dał nic, patrz, kurwa. Dobre, co nie? Troszkę na takich krzaczkach, no troszkę winogron. To tak wygląda, o. Tak to wygląda normalnie, takie świeże, zerwane z takich krzaków. Jak to przekroisz na pół, to w środku to jest takie coś. I my to dajemy do herbaty, ja to dodaję, zamiast cytryny. Limonki też dajemy i to. Taka pyszna. Na przykład jest w środku za herbata w butelce po Coca-Coli. No jest tam w lodówce, w butelce po Coca-Coli. Oj, patrzcie, takie to pyszne. Takie coś. Zajesz takie pyszne, to jest... Tak nasz domek wygląda wieczorem. Dokładnie się świeci, nie wiesz już. Przez po 19 już jest ciemno zawsze. Cały rok jest zawsze po 19 już jest ciemno. To zawsze jest taki sam dzień i noc, taka sama długa jest. Czyli cały rok słońce wstaje zawsze o 6 rano i zachodzi po 6 wieczorem. No i tak tu działa to wszystko. Tak tu jest fajnie. Tam zamykamy i idziemy. Piasek jest piękny. Zgadnij, na co czekamy. What are we waiting for? Ej, mógłbyś umyć kubek? To ja sobie umyję ręce, czekaj.
ale i tak dobrze, bo jest prąd, chłopie. A to nie zawsze, a to nie zawsze. Czasami mamy double. No, mamy double, dwójkę mamy, to i tego nie mamy. A teraz patrzcie, gdzie sobie po wodzie w nocy na wyspę. 2 kilometry w głąb oceanu idę, tylko taka woda, że jest po, tylko do stóp, tak sięga nawet, nie do kostek. Tu już jest ląd. Patrzcie, tutaj jest księżyc, taki pełnia księżyca, jutro będzie cała pełnia, dzisiaj jest 99% pełni. Prawie cała pełnia, tu się nawet odbija księżyc od tej kałuży, od tej wody. To nawet nie jest woda, tylko taka, o, tu już jest piasek normalny. Tam sobie idę na taką wyspę fajną. Zaraz tam dojdę. Cieplutko jest, kurde, jak ciepło, a wieczorem to jest tak fajnie, bo wiaterek tu wieje ładny. Tam jest wioska. Tam mamy gwiazdy, nie gwiazdy, tylko planety. Saturn i Jowisz. Jowisz na dole, Saturn na górze. Jakieś ptaszki latają. O, ja tu sobie idę normalnie, cyk, cyk. Zobacz, dobra, od pierwszego domu. O, tu już w ogóle jest ląd, normalny piasek, po piasku idę. A normalnie widzieć tu jest woda, na przykład do kolana, bo do pasa. A teraz jest odpływ. 2 razy dziennie jest odpływ i 2 razy dziennie przypływ. 2 razy dziennie jest wyżej woda, 2 razy dziennie niżej. Tak to się zmienia cały czas. I tam daleko taka będzie wyspa, o tam właśnie takie widzicie, takie rozbłyski, to tam jest ten, tam jest taka wyspa, idziemy na wyspę, a tu ptaszki se chodzą, coś jedzą, wiaterek fajnie wieje, wow, oh my god, ale czad. Dobra, jedzenie bułek, part 1, część pierwsza, klip pierwszy, tak?